Anglii, poubierani na zielono raczej i głośno mówią po angielsku oczywiście, nie po polsku. A tutaj ci, co mówią po polsku, to słabo mówią po polsku, a ci, co chodzą na msze, to słabo się tam modlą na mszach, kaszlą, chrumczą, breszą, bo i kopcą. Zapraszamy, wróćcie na te swoje msze. Warszawa była nieprawosławna, Warszawa była katolicka, papieska, moherowa. No i niech tak pozostanie szara mysz, szary szczur, szara Warszawa.